Można. Proszę przewodniczącą o odczytanie modlitwy Piotra Skargi. Proszę. Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna chwałę przynosiła imieniowi Twemu, a Syny swe wiodła ku szczęśliwości. Wszechmogący Wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najniższej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Otwieram 29. sesję 8. kadencji. Witam bardzo serdecznie Państwa radnych. Witam zaproszonych gości, Pana Burmistrza, Panią Skarbnik, Panią Sekretarz, Państwa Inspektorów, Panów Sołtysów i Przewodniczącego Zarządu Mieszkańców Wyczyna oraz pracowników urzędu i obsługi rady. Informuję, że przebieg obrad jest transmitowany na żywo. Uwagi lub uzupełnienia do protokołu sesji można składać na piśmie do Przewodniczącego Rady lub do Biura Rady. Rady nie zgłosili uwag do protokołu z poprzedniej sesji. Proszę o zalogowanie się Państwa Radnych w systemie do głosowania. Że w sesji uczestniczy 12 radnych, co upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał. Przystępujemy do wyboru komisji wnioskowej. Ustalenie porządku obrad. Wszyscy radni otrzymali porządek obrad. Nie wpłynęła żadna zmiana do porządku obrad. Wybór komisji wnioskowej. Na dzisiejszej sesji w komisji wnioskowej proponowane jest, żeby pracowali Pani Joanna Mroczka, Pan Eugeniusz Marak i Pan Ryszard Kaczor. Czy Państwo radni zgadzają się na pracę komisji? Zgadzam. Czy są jakieś uwagi co do komisji? Jeśli nie ma, przechodzimy do głosowania. To jest za przyjęcie takiego składu komisji wnioskowej. Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Za składem tak wyżej wymienionej komisji głosowało 12 radnych, wszyscy radni głosowali jednomyślnie. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przechodzimy do uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Wyczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 i o uzasadnienie proszę Pani Inspektor Krystynę Kunowę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Dokument spełnia ustawowe wymagania. Był konsultowany z organizacjami pozarządowymi. Organizacje pozarządowe nie zgłosiły uwag. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Przewodniczącego Komisji Wspólnej, Pana Grzegorza Ranowanta o odczytanie opinii komisji. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Tyczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok wraz
z przegłosowanym wnioskiem. Dziękuję. Proszę przewodniczącego o odczytanie wniosku komisji. Wniosek musi być przegłosowany. W paragrafie trzecim, punkt czwarty. W projekcie uchwały. Może jeszcze raz może wnioskodawca. Bardzo proszę wnioskodawcę o odczytanie. Cześć przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Wniosek jest następujący w treści. W paragrafie trzecim, punkt czwarty, w projekcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Tyczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok wnoszę o zapis promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, między innymi przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz w paragrafie szóstym, punkt czwarty, wspieranie działań na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki, między innymi osób uzależnionych. Dziękuję bardzo. Czy Państwo mają pytania, uwagi co do wniosku? Ten wniosek był konsultowany na komisji przed chwilą wspólnej, ale jeszcze raz, czy ktoś ma jakieś uwagi? Jeśli nie ma, przechodzimy, proszę Państwa, do głosowania wniosku. Kto jest za przyjęciem wniosku numer 1, jeśli odczytanym przez wnioskodawcę, proszę o podniesienie ręki, naciśnięcia przycisku. Za przyjęciem wniosku głosowało 12 radnych, nie było przeciwu, 300 radnych głosowali jednomyślnie, został wniosek przyjęty. Proszę Państwa, przystąpimy teraz do głosowania całości uchwały wraz z wnioskiem zgłoszonym. Czyli uchwała w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Tyczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021. Czy Państwo radni jeszcze mają uwagi lub pytania? Jeśli nie ma, przechodzimy do głosowania wraz ze zgłoszonym wnioskiem. Kto jest za przyjęciem programu, proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Za przyjęciem programu głosowało 12 radnych, 10 radnych głosowali jednomyślnie. Uchwała została przyjęta. Dziękuję Pani Inspektor. Przechodzimy proszę Państwa do następnej uchwały, czyli uchwała w sprawie współdziałania pomiędzy gminą Tyczyn a gminą miasta Rzeszów w zakresie obsługi osób doprowadzonych do Izby Trzeźwy. O uzasadnienie proszę Panią Inspektor Rybek. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Projekt uchwały dotyczy współdziałania pomiędzy gminą Tyczyn a gminą miastem Rzeszów w zakresie obsługi osób doprowadzonych do Izby Wytrzeźwień. Projekt tej uchwały był przeze mnie referowany na komisji wspólnej. Tak jak powiedziałam, przyjmujemy taką uchwałę każdego roku, gdyż na rok zbliżający się będzie burmistrz Tyczyna podpisywał porozumienie z gminą miastem Rzeszów, z dyrekcją Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie, gdzie taka placówka znajduje się. Doprowadzanie takich osób znajdujących się w stanie nieszczęśliwości. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Pani Inspektor. Uzasadnienie proszę o przewodniczącego Komisji Wspólnej Pana Grzegorza Lamparta o czytanie opinii Komisji dotyczącej projektu uchwały. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie współdziałania pomiędzy gminą Tyczyn a gminą miastem Rzeszów w zakresie obsługi osób doprowadzonych do Izby Wytrzeźwień. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy Państwo radni mają pytania lub uwagi? Jeśli nie ma, to przejdziemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie współdziałania pomiędzy gminą Tyczyn a miastem Rzeszów w zakresie obsługi osób doprowadzonych do Izby Wytrzeźwień, proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Za przyjęciem
uchwały głosowało 12 radnych, wszyscy radni głosowali jednomyślnie, uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnej uchwały. Uchwała w sprawie nadania kategorii drogi gminnej. O uzasadnienie proszę pana burmistrza. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Proponujemy przyjęcie uchwały w sprawie nadania kategorii drogi gminnej. Chodzi o nadanie kategorii publicznej w drodze w Kielniarowej, która jest nazywana droga kielniarowa Stara Droga, numer ewidencyjny 1250/3, numer działki. Jak było powiedziane to na komisji wspólnej, jest to część drogi, która pozostała po drodze wojewódzkiej już wiele lat temu. Jest nadal użytkowana jako droga dojazdowa. Dotychczas jest ona, funkcjonuje jako tak zwana droga wewnętrzna. Na terenach wiejskich w zakresie trzeciej klasy gruntów jest możliwe budownictwo w odległości 50 metrów od drogi publicznej, ponieważ są tam tak samo osoby, które by chciały w tamtym rejonie otrzymać warunki zabudowy, więc zmieniając kategorię takiej drogi z drogi wewnętrznej na drogę publiczną, umożliwiamy mieszkańcom otrzymanie takich warunków zabudowy. Dziękuję. Dziękuję panu burmistrzowi. Proszę przewodniczącego komisji wspólnej pana Grzegorza Lamparta o czytanie opinii komisji dotyczącej projektu uchwały. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu, szanowni państwo. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania kategorii drogi gminnej. Dziękuję. Dziękuję panu. Czy państwo radni mają pytania lub uwagi? Jak pan burmistrz wspomniał, ta uchwała była rozpatrywana na komisji wspólnej. Przed chwilą, ale jeśli nasunęły się jeszcze jakieś uwagi, proszę bardzo. Jeśli nie ma, to przejdziemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie nadania kategorii drogi gminnej, proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcia przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych. Wszyscy radni głosowali jednomyślnie. Uchwała została przyjęta. Przechodzimy, proszę państwa, do następnej uchwały, czyli uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. I o uzasadnienie proszę panią inspektor Aleksandrę Szymańską. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo. Projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości i chodzi o działkę położoną w miejscowości Borek Stary o numerze ewidencyjnym 2575 o powierzchni 85 arów. I ta działka została niedawno nabyta przez gminę Tyczyn w drodze komunalizacji. Jest położona w terenach rolnych i dla tej działki opracowywane są w tej chwili warunki zabudowy. Dziękuję bardzo pani inspektor. I proszę również przewodniczącego komisji wspólnej pana Grzegorza Lamparta o czytanie opinii komisji dotyczącej projektu uchwały. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu, szanowni państwo. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Ostrzyszanie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy państwo radni mają pytania lub uwagi? Jest również z nami pan sołtys z Borku Starego. Czy pan ma jakieś uwagi? Panie przewodniczący, żadnych. Jeżeli taka działka się znalazła, jest na stanie gminy Tyczyn, a wiadomo, że trzeba ją zagospodarować. Właśnie mądre postępowanie, warunki zabudowy będzie, ta działka została wartość. Zawsze pieniądze się przydadzą na inwestycje. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu sołtysowi za wyjaśnienie. Państwo radni, czy mają jeszcze uwagi? Nie ma, tak? Przejdziemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości dotyczy rządu Starego działki. Proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna wstrzymująca. Za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości głosowało 9 radnych.
nie było przeciwu, wstrzymało się 3-2 radnych. Uchwała jednak zostaje przyjęta. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnej uchwały, czyli również uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. Tu również proszę panią inspektor Szymańską o uzasadnienie. Szanowni Państwo, projekt dotyczy wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Tyczynie oznaczonej numerem 1871/31 o powierzchni 230 m2. I ta nieruchomość jest przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poszerzenie sąsiedniej nieruchomości oznaczonej numerem 1871/9. Właściciel nieruchomości sąsiedniej zwrócił się o to, żeby taką działkę na poszerzenie swojej nieruchomości nabyć i w związku z tym jest przygotowany ten projekt. Dziękuję bardzo. Proszę przewodniczącego Komisji Wspólnej, pana Grzegorza Lamparta, o czytanie opinii komisji dotyczącej projektu uchwały. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w miejscowości Wieczy. Dziękuję bardzo. Czy Państwo radni mają pytania o uchwały? Jeśli można, to na komisji Pan Burmistrz wyjaśnił, że działka zostanie sprzedana jako działka budowlana, która przylega tam do nieruchomości nabywcy. Ale jeśli są jeszcze uwagi, pytania? Nie ma, tak? To przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości do działki w Tyczynie ulica Zagrody? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dwie osoby się wstrzymały. Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, przy 2 radnych przyjmujących uchwała została przyjęta. Przechodzimy, proszę Państwa, do następnej uchwały. Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego. O uzasadnienie proszę inspektora Aleksandra Dawidziaka. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu. Porozumienie dotyczy 4 gmin, miasta Rzeszów, gminy Krasno, Trzebownisko, Tyczyn oraz Boguchwały o utworzenie nowej aglomeracji gospodarki ściekowej w ramach Krajowego Programu Przyjaźń Ścieków Komunalnych ze względu na to, że 30 grudnia 2020 zostaje już zawieszona dotychczasowa aglomeracja miasta Rzeszowa. W to miejsce należy powołać nową aglomerację na nowych zasadach i ta uchwała właśnie dotyczy takiego porozumienia nowego, gdzie wiodącą gminą jest miasto Rzeszów jako siedziba aglomeracji ze względu na to, że tam jest oczyszczalnia ścieków, która gromadzi, zbiera ścieki z tych wymienionych gmin i dalej będą te prace zmierzające do powołania nowej aglomeracji prowadzone już w zespole tych gmin. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu inspektorowi. Proszę przewodniczącego Komisji Wspólnej, pana Grzegorza Lamparta, o odczytanie opinii komisji dotyczącej projektu uchwały. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy Państwo radni mają pytania, uwagi? Proszę bardzo, Pani Radna Maria Migaczani. Panie Przewodniczący, mam takie pytanie. Jeśli chodzi o załącznik porozumienia międzygminne, w paragrafie 2 punkt 2, koszty realizacji porozumienia prawda i jakości we własnym zakresie. Te koszty są dość znaczące jakieś. Proszę bardzo, panie. Jeżeli chodzi o koszty, to do tej pory gmina wiodąca jako Rzeszów jeszcze nie ustalamy te kwoty, więc nie mamy do czynienia z jakimś tam cennikiem czy wskaźnikami. Takie one będą dotyczyły naszej gminy i to co dotyczy nas przy tworzeniu tej aglomeracji będziemy ponosili. Do tej pory były to maty, które byśmy załączali z naszej aglomeracji na aktualnych tam, że tak powiem, nośnikach geodezyjnych.
nie były to jakieś figurowane tworzenia aglomeracji na terenie Tyczy dla gminy też. Dziękuję bardzo, panie inspektorze. Czy państwo radni mają pytania, uwagi jeszcze co do uchwały w sprawie zawarcia porozumienia? Jeśli nie ma, przejdziemy do głosowania. To jest za przyjęciem uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego. Proszę o naciśnięcie przycisku, podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzyma? Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, wszyscy radni głosowali jednomyślnie, uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnej uchwały, proszę państwa. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie gminy Tyczy. Uzasadnienie, proszę panią inspektor, na wodę powodu. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Nowelizacją ustawy w dniu 19 lipca wszyscy mieszkańcy zostali zobligowani do prowadzenia segregacji odpadów. Wobec powyższego od stycznia 2021 roku wszyscy mieszkańcy gminy Tyczy mają obowiązek segregować odpady, a Rada uchwala stawkę opłaty za odbiór odpadów segregowanych, czyli tak zwaną stawkę podstawową. W przypadku metody ustalonej od mieszkańca maksymalna miesięczna stawka może być ustalona w wysokości nie wyższej niż 2% przeciętnego dochodu rozporządzanego na jedną osobę ogółem. Zgodnie z obwieszczeniem prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 marca 2020 roku przeciętny miesięczny dochód rozporządzany na jedną osobę ogółem w 2019 roku wyniósł 1819 zł. Co daje maksymalną kwotę 36 zł 38 groszy za odpady. Natomiast w przypadku opłaty podwyższonej ma ona być nie niższa niż dwukrotna wysokość i nie wyższa niż czterokrotna wysokość stawki podstawowej. To jest z odpadów komunalnych segregowanych. Wobec powyższego Rada Gminy została zobligowana do uchwalenia opłaty podwyższonej w wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej niż czterokrotna wysokość stawki podstawowej. Ma być ona naliczana mieszkańcom, którzy nie wywiązują się z obowiązku segregacji odpadów w drodze decyzji administracyjnej i stanowi karę za brak segregacji odpadów. Mając powyższe na uwadze, zachodzi konieczność zróżnicowania stawek opłat za gospodarowanie odpadami zgodnie z wymaganiami ustawy. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości porządku wprowadziła również obowiązek podjęcia przez Radę zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne we własnym kompostowniku. Z kolei wysokość zwolnienia z części opłaty kształtować ma się proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych. Intencją ustawodawcy było wprowadzenie zachęt ekonomicznych, dzięki których bioodpady zagospodarowane przez właścicieli nieruchomości we własnym zakresie i nie zwiększą one tym samym strumienia odpadów komunalnych przekazywanych do dalszego zagospodarowania. Podstawą ubiegania się o zwolnienie jest złożenie przez właściciela nieruchomości zamieszkałej i zabudowanie budynkiem jednorodzinnym deklaracji o wysokości opłaty zagospodarowania odpadami komunalnymi, w której oświadczy, czyli zaznaczy, że posiada kompostownik i kompostuje w nim odpady stanowiące odpady komunalne. Według tego przepisu zostały wymienione także tam przesłanki, które powodują utratę ulgi, która następuje w drodze decyzji administracyjnej. Utrata ulgi następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z następujących przesłanek, że właściciel nie posiada kompostownika, posiada kompostownik, w którym faktycznie bioodpady nie są kompostowane, uniemożliwia osobie uprawnionej do dokonania oględzin w celu weryfikacji informacji wykazanych w deklaracji. Utrata zwolnienia z części opłaty jest odwracalna, musi jednak minąć 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do zwolnienia stała się prawomocna. Ponadto właściciel nieruchomości musi ponownie złożyć deklarację. Obecnie zgodnie z uchwałą podjętą w dniu 22 listopada 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
Od dnia 1 stycznia 2020 roku obowiązuje stawka opłaty w wysokości 20 zł miesięcznie za odpady segregowane od osoby zamieszkującej daną nieruchomość i 40 zł od osoby za odpady niesegregowane. Planowane wydatki w 2021 roku na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami wynoszą ogółem 2 531 250 zł, w tym odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów 2 299 622 zł 40 groszy, punkt selektywny zbiórki odpadów 108 963 zł 30 groszy, obsługa administracyjna 113 884 zł 89 groszy i edukacja ekologiczna, zakup materiałów, szkolenia 8775 zł 41 groszy. Obecnie 30% mieszkańców deklaruje kompostowanie bioodpadów, tym więc zakładamy, że do odbiorcy trafia, czyli do firmy, która odbiera te odpady, 60%. Do końca września 2020 roku, czyli za 3 kwartały, odebrano 170 ton bioodpadów. Zakładamy, że ilość ta do końca roku zwiększy się o 40 ton, czyli do 210 ton. Biorąc pod uwagę, że tylko 65% bioodpadów trafia do odbiorcy, obliczamy, że ilość wytworzonych w gminie bioodpadów, czyli 100%, wynosi 350 ton. Koszt ich odbioru przy cenie 1197,72 zł od tony wyniósłby 419 202 zł, a średnio na miesiąc 34 933,50 zł. Przewidujemy, że po wprowadzeniu nowych zasad odpłatności za odbiór odpadów liczba mieszkańców kompostujących odpadów wzrośnie do 70%, to jest 6850 osób. I dzieląc te 34 934,50 zł na liczbę osób 6850, wychodzi 5 zł 10 groszy na osobę. I zaokrąglamy to do pełnych złotówek, zmniejszamy opłaty za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny dla mieszkańców za posiadanie kompostownika o 5 zł. W wyniku przeprowadzenia analizy finansowej ustalono, że przy planowanych wydatkach w 2021 roku na gospodarkę odpadami stawka podstawowa wyniesie 25 zł, stawka podwyższona w przypadku braku segregacji 60 zł, a zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi osób kompostujących bioodpady 5 zł na miesiąc na mieszkańca. Dla osób kompostujących bioodpady stawka opłat wyniesie 20 zł na miesiąc na mieszkańca. Do wyliczenia stawki przyjęto, że wzrośnie ilość osób objętych systemem gospodarowania odpadami w 2021 roku 2% w związku z zamieszkaniem nowych mieszkańców oraz wprowadzoną przez Urząd Kontrolą. Założono, że 70% mieszkańców skorzysta z ulgi za posiadanie kompostownika i kompostowania w niedzie odpadów oraz że 50 osób zostanie ukaranych podwyższoną stawką za brak segregacji odpadów. Wpływy zapłat do gospodarowania odpadami zaplanowano według następującego wyliczenia. 9790 osób objętych systemem gospodarki odpadami, w tym 6850 osób razy 20 zł z deklarowanym kompostownikiem razy 12 miesięcy, to jest 1,644 tysiące. Mieszkańcy bez zadeklarowanego kompostownika to 2940 osób razy 20 zł stawka razy 12 miesięcy 882 tysiące zł i podwyższona stawka opłaty za brak segregacji, czyli 50 osób razy 35 zł razy 3 miesiące 5250 zł. Suma należności z deklaracji, jaka wpłynie do budżetu w 2021 roku, wyniesie 2 531 250 zł. Kwota ta zbilansuje wydatki planowane na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami w gminie w 2021 roku. Mieszkańcy gminy, którzy zdeklarowali dotychczas, że oddają odpady niesegregowane, są zobligowani złożyć nowe deklaracje w terminie do 10 lutego 2021 roku. Do złożenia nowych deklaracji zobowiązani będą również właściciele nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, którzy będą chcieli skorzystać z ulgi z tytułu posiadania kompostownika i kompostowania w gminie odpadów. Dziękuję. Dziękuję bardzo za wyczerpującą wypowiedź pani Stegro i proszę
Szczególny pana Grzegorza Lamonta, odczytanie opinii. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie gminy Tyczyn. Dziękuję bardzo. Czy Państwo radni mają pytania, uwagi? Bardzo szczegółowo było omawiane to na komisji, ale jeszcze nie ma sprawy, jeszcze te wnioski, uwagi. Trzeba sobie krótko, proszę Państwa, powiedzieć, że kto nie będzie utrzymywał kompostownika, to będzie płacił o 5 zł więcej stawki podstawowej, czyli 25 zł. Jest segregowane, zapłaci 60 zł. W ogóle to nie będzie. Kto będzie utrzymywał kompostownik, deklaruje się, będzie na tej samej stawce, co była w roku bieżącym, czyli 20 zł. Ale czy są jeszcze pytania, uwagi? Może jedno tutaj zostało powiedziane, że na komisji też można to wszystkie oświadczenia wysyłać też drogą elektroniczną, także nie musi każdy przychodzić do urzędu. Czy są pytania? Nie ma. Tak, to proszę Państwa, przechodzimy do głosowania. To jest za pozytywnym zaopiniowaniem uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie gminy Tyczyn. Proszę o podniesienie ręki, dać się udział przycisku. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Za przyjęciem tej uchwały głosowało 12 radnych. Wszyscy radni głosowali jednomyślnie. Uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo panie inspektor również. Przechodzimy, proszę Państwa, do następnej uchwały. Jest to uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Tyczyn na rok 2020. I to proszę panią skarbnik, pan Marenko. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zmiany budżetowe. Dochody budżetowe zwiększamy o 4188 zł 99 groszy i mamy dwie pozycje. Pierwsza to jest dotacja na dodatek dla asystenta rodziny, kwota 1700 zł. I druga pozycja, wpłata odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej 2488 zł 99 groszy. Wydatki zwiększamy o 276 882 zł 99 groszy, w tym wypłata dodatku dla asystenta rodziny 1700 zł, opłata za pobyt podopiecznego w domu pomocy społecznej 2482 zł 99 groszy, budowa bezodpływowego zbiornika na deszczówkę na działce 729 w Kiernarowej 130 tysięcy, przebudowa dróg gminnych 27 tysięcy 700, wykup działki pod budowę drogi Hermanowa-Gradkowiec 110 tysięcy i oświetlenie parkingu przy Urzędzie Miejskim 5 tysięcy. Ustalamy po nowemu deficyt, który po zmianach wynosi 4 577 077 zł 22 grosze. Zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji w wysokości 3 423 248 zł i wolnymi środkami w wysokości 1 153 829 zł 22 grosze. Zwiększamy przychody budżetu o 272 694 zł, w tym wolne środki. Ustalamy ponownie przychody, które po zmianie wynoszą 7 353 829 zł 22 grosze, w tym emisja papierów wartościowych 6 200 000, z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych zobowiązań 2 776 752 zł i finansowanie deficytu 3 423 248 zł i wolne środki w kwocie 1 153 829 zł 22 grosze z przeznaczeniem na finansowanie deficytu. Mamy również zmiany w nazwie dróg gminnych. Ty
przeciw zmian jest 12. Chodzi tu szczególnie o doprecyzowanie nazwy dróg w kilometrażach. To może nie będę czytać, każdy z Państwa sobie to przeczy. I do powyższych zmian została złożona autopoprawka w dniu dzisiejszym Pana Burmistrza. I w tej autopoprawce zwiększamy dochody budżetowe o 161 793 zł, w tym zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej, jest to rezerwa subwencji na 2020 rok, na dofinansowanie zadań szkolnych w szkołach podstawowych gminy Tyczyn, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych. Kwota 107 793 zł. I druga pozycja, część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 54 tysiące z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, zakup sprzętu do prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zwiększamy wydatki budżetowe o 300 793 zł, w tym wydatki bieżące w szkołach podstawowych z terenu gminy 161 793 zł. Opracowanie oceny koncepcji obwodnicy Tyczyna w ciągu drogi wojewódzkiej 878, kwota 9 tysięcy. Tą kwotę pozyskujemy poprzez zwiększenie wolnych środków. I trzecia pozycja, zwiększa się wydatki na drogi gminne, na drogi powodziowe o 130 tysięcy, spowodowane weryfikacją wniosków przez Urząd Wojewódzki i zmianą kwalifikowalności wydatków. Kwotę pozyskujemy również z wolnych środków. Po tych zmianach, po tej autopoprawce, ogólnie dochody budżetowe zwiększamy o 165 981,99 zł. Wydatki budżetowe zwiększamy o 577 675,99 zł. I przychody budżetowe, wolne środki zwiększamy o 411 694 zł. Dziękuję bardzo Pani Skarbnik. Proszę Przewodniczącego Komisji Wspólnej Pana Grzegorza Patka o czytanie opinii komisji. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Tyczyn na 2020 rok. Dziękuję bardzo. Czy Państwo radni mają pytania, uwagi? Nie widzę. Przechodzimy, proszę Państwa, do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Tyczyn na rok 2020? Proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Tyczyn na rok 2020 głosowało 12 radnych, wszyscy radni głosowali jednomyślnie. Uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Przechodzimy, proszę Państwa, do następnego punktu obrad. Jest to informacja o międzysesyjnej działalności burmistrza. Proszę bardzo, Panie Burmistrzu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, no, informacja, którą udzielam, objęty jest dłuższy okres czasu niż dotychczas, bo na ostatniej sesji no, niestety nie mogłem w niej uczestniczyć, ale już zdrowo przeszedłem wirusa, więc w tej chwili no, chciałem tę informację przedstawić. Przede wszystkim bez względu na sytuację, jaka jest w kraju, w gospodarce, jednak cały czas urząd działa, gmina cały czas realizuje swoje zadania, stąd kilka przetargów zostało przeprowadzonych w tym ostatnim okresie. Przetarg na urządzenie kanalizacji i budowa wodociągu do budynku zaplecza klubu sportowego Herman w Hermanowej. Kwota, która została w przetargu osiągnięta, 83 861,95 groszy. Firma Elmar, znana nam, która w tym roku tak samo budowała kanalizację na terenie naszej gminy. Następnie były przeprowadzone na drogi przetargi.
przetarg na drogę Herbanowa Czerwonki Boczna, to jest w tej chwili realizowana jako droga do pól, ale oczywiście też z planem, że w roku przyszłym będziemy ją przykrywać asfaltem, żeby jednak ten dojazd był lepszy niż w tej chwili zostanie, czy już jest wykonywany. 71 866 zł 66 groszy. Tu mamy 44 tysiące dofinansowania na tą drogę. Także pozostałe to idą z naszego budżetu. Następnie ulica Stawowa w Tyczynie, łącznik 137 661 zł 16 groszy. Ulica Droga Powodziowa, nie, przepraszam, bo jeszcze jedna ulica tutaj była. Dobrze, to w każdym razie Dębica wykonuje, znana nam firma. Drogi Powodziowe, czyli ulica Asnyka 140 736 zł 11 groszy. Borek Stary, Szkoła Boczna 271 487 zł 83 grosze. Borek Stary, Zawodzie Klasztor 444 256 złotych 58 groszy. Tu jest dość wysoka kwota, ale to wynika stąd, że jest tam zlewnia wody od klasztoru i tam należało przewidzieć no, takie wzmocnione te urządzenia, większe przepusty, jeszcze wzmocnienia tak samo i brzegów niektórych rowów. Droga Powodziowa w Hermanowa Babidu 254 802 zł 32 grosze. Tutaj jeszcze to zacząłem szukać. Chodzi o drogę, tak samo ulica Orzeszkowej, czyli przełożenie tam budowy części kanalizacji. Droga to wygrał JAR 46 722 zł. Większość tych robót, które wymieniłem, a szczególnie te drogi powodziowe, wzięła jedna firma, firma z Dębicy, dzięki czemu no, weszli i mogą to realizować znacznie lepiej, bo gdy w jednym miejscu robią roboty ziemne i się skończą, od razu przechodzą na kolejną drogę. Tam jest układanie podbudowy, później masy. Także wszystkie te są realizowane zadania, jak mówiłem, na komisji. No zgodnie z tym, co przewidują synoptycy, następny tydzień już powinien być na plusowych temperaturach, czyli mam nadzieję, mam pewność prawie, że te zadania zostaną dokończone, i bo one się kończą ułożeniem masy. Następny przetarg to był na segment dydaktyczno-żywieniowy w Szkole Podstawowej w Tyczynie, pierwszy etap. Wygrała firma Akar za kwotę 1 691 720 zł 33 grosze. To jest inwestycja, na którą przeznaczamy środki otrzymane z Funduszu Inwestycji Samorządowych, czyli z tej pierwszej transzy środków covidowskich, jak to się mówi. Dofinansowanie mamy 1 486 226 zł. Pozostała kwota plus oczywiście jeszcze inspektor nadzoru, jakieś może nieprzewidziane niektóre rzeczy, także jest to kwota, która jest dość dobrą kwotą. Był jeszcze jeden niższy wykonawca, który dał kwotę niższą, ale troszeczkę tak nawet zastraszająco niższą, bo 1 224 000, ale dał gwarancji tylko 61 miesięcy. Natomiast była też oceniana gwarancja, miała być między 60 a 96 miesięcy. Większość firm dała 96 miesięcy, czyli 8 lat gwarancji. Ten dał tylko 61, czyli 5 lat. Może dlatego cena taka niska, ale to jest ryzyko, także nawet on przegrał tą konkurencję z pozostałymi. Następnie na odbiór odpadów był przeprowadzony przetarg. Omawialiśmy te kwoty. 2 299 622 zł 40 groszy. W tym roku ta sama firma Transcent
ale tak jak w tamtym roku były zróżnicowane ceny na zmieszane, na segregowane, na wielkogabarytowe, tak w tym roku na wszystkie rodzaje tych odpadów jest jedna kwota brutto wynosząca 1197,72 zł od tony. Także jest taka, powiedzmy, uśredniona jak w tamtym roku. W tamtym roku zmieszane były niższe, za to segregowane i pozostałe były wyższe. W tym roku zmieszane nieco podnieśli, ale jak widzimy, kwota sumaryczna mniej więcej taka sama jak w roku ubiegłym. Stąd mogliśmy dyskutować o tym, żeby właśnie na odbiór odpadów od gospodarstw, które segregują, gdzie mieszkańcy segregują, żeby pozostało to na tym poziomie, co jest w tym roku, czyli dla tych osób nie będzie podwyżki opłat. Co jeszcze? No, uchwalaliśmy dzisiaj tą opłatę za wykup działki od nadleśnictwa Strzyżów. Nadleśnictwo Strzyżów zaopiniowało pozytywnie nasz wniosek, ażeby w wartość działki nie zaliczać tych nakładów, które gmina ponosiła, czyli na budowę drogi. Poszło to do Krosna. W tej chwili czekamy, żeby tam tak samo zostało to zaakceptowane i wtedy będzie ta kwota wyznaczona ostatecznie, która powinna się zmieścić właśnie w tych uchwalonych przez Państwa radnych środkach. Co to tu zostały dokonane odbiory, no to oświetlenie Hermanowa cmentarz, Tyczyn lasek, odbiór kanalizacji tak samo został wykonany w Borku, odbiór kapliczki w Hermanowej, bardzo pięknie zrobiona kapliczka, naprawdę tu zresztą byliśmy z radnymi tak samo z panią Cotys, także to jest wykonanie bardzo dobrze. Tak samo byliśmy na odbiorze dróg przy budowie wodociągu na Kielniarowej Obszary. Tym razem firma robiła prawie wszystko pod wiertami, bo w Borku, gdy było budowane, no trafiało się, że przekopy, czy że szło nawet inaczej. W tej chwili praktycznie to nie było miejsca, gdzie można by było zauważyć jakieś uszkodzenie drogi. Wszystko było robione pod wiertem, pod drogą, także zostało to przez urząd odebrane. Wysłaliśmy rozliczenie do gminy Kleszów. Jak Państwo pamiętacie, bo przyjmowaliście 100 tysięcy, gmina Kleszów przeznaczyła dla nas na usuwanie skutków powodzi. Rozliczenie to doszło, bo dzisiaj przyszło pismo, zresztą mówiące, że zapomnieliśmy wysłać zdjęć. No także tylko uzupełnimy te zdjęcia, natomiast też pozwoliłem sobie i taki grawerton dołączyć z podziękowaniem dla gminy Kleszów, jak i też wysłać 20 naszych albumów dla radnych w Kleszowie i wójta i jego najbliższych współpracowników. Tych albumów, które były wykonane na 650-lecie miasta Tyczyna. Także no, jesteśmy bardzo wdzięczni, że gmina Województwa Łódzkiego, dość daleko, zauważyła nas oczywiście za pośrednictwem pani wojewody Ewy Leniart, to było działanie prowadzone i że mogliśmy dzięki temu wybudować ten most tymczasowy. Na poprzedniej sesji Państwo radni uchwalali kwotę też na projekt docelowego mostu. Będziemy ten most projektować i szukać oczywiście środków w drogach samorządowych, bo tam tak samo są drogi i mosty z możliwością dofinansowania dla nas na poziomie 60%, ale też mogą być i te oprocentowanie tego dofinansowania podniesione w szczególnych przypadkach. Myślę, że tu, jeżeli by to była przecież powódź i było wiadomo, że naprawdę zniszczenie było bardzo duże, no bo całkowicie most zniszczony, to może by nam się udało w przyszłych latach, jakichś najbliższych, żeby środki otrzymać i realizować budowę. Cóż jeszcze? No może takie informacje, że troszeczkę została dokonana sprzedaż w końcu firmy budynków po firmie Herman w Hermanowej. Znalazł się nabywca,
znany tutaj, ponieważ prowadzi działalność na przykład w GS-ie, wynajmując tam piętro, czyli będzie to tu prowadzi działalność, gdzie dokonuje się pakowanie różnego rodzaju materiałów, różnego rodzaju no, leków nawet i innych. Potrzebne mu są też i hale na to, ażeby mieć zaplecze takie i do pakowania, jak i również na magazyny, także wygląda na to, że firma ruszy, a przynajmniej w końcu no, będzie właściciel i może w niedługim czasie, ponieważ firma stojąca nie przynosi dochodu, więc musi to być czas nie za długi, da zatrudnienie też lokalnie osobom, które jeżeli nie przy jakichś fachowych działaniach, to przynajmniej przy takiej obsłudze będą miały rzeczywiście zatrudnienie także po no, wielu latach, bo gdy myśmy tutaj przyszli, kiedy w 2014 roku, to już ta firma dawno nie funkcjonowała, także tych lat tam było naprawdę dość sporo. Oczywiście nie wszyscy, niektórzy przyszli w 2018 roku, ale no, wcześniej już to nie funkcjonowało. No cóż, nie odbył się festiwal piosenek Kasi Sobczyk o Złotą Różę Małego Księcia. Natomiast no, pani dyrektor zaproponowała, żeby w zamian zrobić mural. Także jeżeli ktoś nie widział, ten mural jest wykonany na ścianie naprzeciw banku spółdzielczego w Tyczynie. Zresztą już rozsławiony bym powiedział, bo i nawet w Teleekspresie kiedyś pokazywali w ogólnokrajowym wydaniu. Tak samo pokazywali, że Tyczyn uczcił swoją rodaczkę. Akurat wypada dziesięciolecie śmierci pani Katarzyny Sobczyk, także zostało to uczczone. No 11 listopada mogliśmy też obchodzić tylko w formie bardzo takiej zawężonej msza święta w kościele. Ja tam na koniec jeszcze krótkie słowo powiedziałem, później złożenie wieńca przez delegację, również niedużą. Była pani dyrektor GOP-u, było dwóch przedstawicieli Straży Pożarnej i ja, także w czwórkę złożyliśmy wieniec, no ale takie niestety zapanowały od początku praktycznie listopada czy od końca października warunki, że nawet i zgromadzenia większe nie są możliwe, przynajmniej przy takich okazjach. No to może w tej chwili tyle, jeżeli by były jeszcze jakieś pytania, to bardzo proszę. Czy można, bo panie burmistrzu, skorzystam, że pan burmistrz odpowiada. Chodzi może o wyjaśnienie oceny koncepcji obwodnicy Tyczyn i tutaj kwotę podaną w budżecie, bo pan na przykład pan przewodniczący zarządu mieszkańców Sołtysin by zauważył i w ogóle mieszkańcy, żeby pan wyjaśnił, o co tu chodzi? Chodzi o to, że w zarządzie dróg wojewódzkim, podkarpackim zarządzie dróg wojewódzkim powstawały dwie koncepcje. Jedna to była koncepcja przebudowy drogi wojewódzkiej 878 po jej dotychczasowym przebiegu. Natomiast przez zarząd zostały w kilku miejscach zaproponowane inne przebudowy. Zgłoszone na przykład przez wójta Chyżnego przebudowa, która by omijała tamte serpentyny, które są. No, w drugim miejscu też Albigowej to akurat. No to jest tam na Dylągówka i tamte strony, to jest na gminie Chyżne też tam przebudowa i między innymi też no, przez nas nie zgłaszana, ale wprowadzona nagle zmiana trasy tej drogi na terenie Tyczyna. Zaczynając od Kielniarowej, czyli przejście wzdłuż między ulicą Mokra Strona a Strugiem i później powrót na tą stronę Strugu powyżej, czyli mówię w kierunku, no powiedzmy zachodnim od drogi, która jedzie przez ulicę Wyzwolenia i tam mostu, pozostawiając oczywiście dalej ten most, tam nowy most. Droga, no szeroka droga, oczywiście na podniesieniu, czyli na wale, a jak wiemy z naszej obserwacji, z tego co w czasie powodzi się dzieje, to jest właśnie taki teren tam, gdzie co prawda stoi nasza pompownia,
ale ta działka gminna i działka sąsiednia to jest taki, gdzie tam właśnie woda wylewa, tworząc taki naturalny polder i tamtędy może się przemieszczać. Strug w tamtym miejscu zakręca pod kątem 90 stopni, więc według mnie woda, która pójdzie wzdłuż wału, na którym jest droga, to nie zakręci nagle pod kątem 90 stopni, tylko popłynie w kierunku ulicy Wyzwolenia, ulicy Cichej, stadionu i tej części gminy. Ponieważ Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich przesłał do nas koncepcję do zaopiniowania, do wyrażenia, opinia była negatywna. Natomiast no, nie mamy w tej chwili jakiejś fachowej oceny, stąd w budżecie, w zmianach budżetowych znalazła się kwota na to, żeby dokonać oceny tej koncepcji i żeby można było mówić po prostu od strony już fachowej, projektowej na ten temat i żeby to, co my widzimy przy wszystkich powodziach, żeby po prostu mogło być tak samo poparte wyliczeniami i oceną. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, otwieram sprawy wolne, różne wolne wnioski, dyskusje. Proszę bardzo. Pani Sołtys i zarazem radna. Pana pytanie, przewodniczący, panie burmistrzu, karano. Ja pragnę tak serdecznie do serca podziękować panu burmistrzowi, Wysokiej Radzie i wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że ostatnio w Hernanowej tych dróg zostało zbudowane o wiele więcej niż w poprzednich latach. Szczególnie serdecznie dziękuję za piękną drogę łączącą Gratkowiec, a raczej ulicę Spidzianki w Rzeszowie z drogą powiatową Przylasek. Jest to, ta droga będzie służyć nie tylko nam, mieszkańcom, ale przede wszystkim obcym, bo to jest naprawdę droga bardzo łącząca i wylotowa nawet Rzeszowa i łączem Lubenie i inne wsie w tym kierunku na południe. No i oczywiście za piękny prezent, myślę, Mikołajowy, to jest właśnie droga Babi-Dół. No i inne drogi. Wszystkie prace poszły naprawdę bardzo sprawnie i szybko. Wyglądają pięknie te drogi. A co dalej? No myślę, że pan również nie zapomni o Hermanowej, no najpiękniejszej wsi. No. Dziękuję także za tą kaplicę, która na przy drodze stała powiatowej głównej. Więc wypadało ją w końcu uporządkować wszystkie prace konserwatorskie i naprawdę wygląda pięknie, zachwyca. Miałam kilka nawet telefonów od obcych, że szada się, jak przechodzę na tą Spidzianki, o, gmina ruszyła na Tyczynie, droga piękna przez las. No myślę, że to jest ta droga przez las, to jest dobrą, piękną instytucją. Dziękuję Państwu, jestem Wam bardzo wdzięczna. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Radny Ubierz Marek. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, połączam się również do podziękowań Pani Sołtys w sprawach tej wykonanej inwestycji. Ja mam takie pytanie, tylko jeśli tu chodzi o sprawę nowej tej koncepcji obwodnicy. No, zapomniana została już pewnie przez dłuższy okres czasu regulacja strugu między tymi dwoma mostami, na Białej i Kielnarowa. Gdzieś tam plany były, pieniądze gdzieś tam jakoś znikły. Bez tego to nie ma sensu tu jakichś większych działań robić. Musi być wyregulowane, bo przecież to tam jest niewyobrażalne, że przychodzi odrobinę więcej wody i spiętrzenie. Więc tutaj no, Wody Polskie teraz, tak, one to tam trzymają rękę, wypadałoby pewnie do nich tam jeszcze naciskać, żeby znaleźli pieniądze. Jeśli chodzi o, już jestem przy głosie, o kapliczkę, no prośba, tam jest jakieś takich 14 samosiejek zostało, które na tej skarpie pana Adama, no, różnej grubości, tam jakieś tam olchy i inne rzeczy, no dobrze by to było, gdyby to wyciąć i odsłonić, no pan Adam mieszka w Bydgoszczy. Wydaje mi się, że na to pozwolenia chyba na takie, nie potrzeba na takie cięgry jakieś tam. To znaczy one jedna tam najgrubsza taka. No a oprócz tego przesłania jeszcze, przesłania akurat lampę taką jedną tam. Także prośba o takie zadziałanie, nie wiem, czy może by jeszcze i strażaków poprosić, gdyby tak pan burmistrz swoim autorytetem, no niby to tak, bo to trzeba
ściągnąć, to znaczy na lince przewrócić w kierunku tej skarby. No bo i to tam na drzewo by się na pewno ktoś znalazł, jak to żeby to ścinać, to i wtedy odsłoniłby pięknie naszą kaplicę, tą która na ten. Natomiast tam mówię parę takich, to takie drobne rzeczy kosmetyczne. Tyle, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, jeżeli chodzi od końca o wycięcie, to będąc tam na odbiorze, tam rzeczywiście Pani Marta z Biura Konserwacji, czy z Urzędu Konserwacji Zabytków też wskazywała, żeby te drobne wyciąć, natomiast takie drobne odrosty, bo tam są chyba ze trzy takie troszeczkę grubsze. Gdybyśmy chcieli to wycinać, no to wtedy jest niestety obowiązek, żeby o zgodę na wycięcie wystąpił właściciel. I tu może być problem, bo te same takie drobne rzeczywiście krzaki praktycznie i to cieniutkie to nic. Natomiast te, no właśnie, te grubsze, no to wtedy by trzeba było po prostu obliczyć obwód tam na poziomie tych 5 cm czy 15, bo w tej chwili czyli na dole, no i wtedy jeżeli jest większe, aniżeli wskazuje to rozporządzenie, no to trzeba by było wtedy no niestety wystąpienie od właściciela, na co no na pewno gmina wyrazi zgodę, bo one tak rzeczywiście zasłaniają tą kapliczkę i tam rosną. Także tak to jest. No, jeżeli chodzi o te drogi, no ja myślę, że no, robimy to po prostu, co jest możliwe. No teraz robimy na koniec roku to, co pani sołtys mówiła, Hermanowa Babidu na przykład. No dzięki temu, że nagle ukazały się pieniądze na drogi powodziowe, a tamta droga naprawdę zawsze miała problem, bo jest dość stromo tam i każdy mocniejszy deszcz to właściwie kolejny wypłukiwał, także ona była naprawdę bardzo potrzebna, żeby zrobić. Łączy ona też następne drogi, bo jest droga Leśniczówka, którą projektujemy i może kiedyś doprojektujemy, bo chodzi tam i o właścicieli i tamtędy by też i wtedy by było to połączenie. Także w ten sposób to idzie. Jeżeli chodzi o Wody Polskie, ostatnio z Wód Polskich zostało przysłane takie jak gdyby koncepcja, ale na terenie akurat naszej gminy było tylko wyczyszczenie brzegów, nie było regulacji, więc pismo do nich odwrotnie poszło, że wnioskujemy o to, żeby regulację w ogóle strugu przeprowadzić właśnie aż do no, mostów tego na Kielniarową w tej chwili, no bo tu na razie to jest odcinek, tam chyba wychodził kilometr 200 czy w tych granicach, no to żeby przynajmniej to, czy 1,5 kilometra, przynajmniej to, żeby zostało ujęte w najbliższym czasie. No zobaczymy, co jest to na pewno trudne. Nawet przy dyskusji na temat tej obwodnicy, mieszkańcy, którzy byli, no wskazywali, że teoretycznie zostało wykazane, jak przebiega strug, który w rzeczywistości no, po kilku latach zmienia swój przebieg, jeżeli nie są brzegi umocnione. W niektórych miejscach to zresztą widać, w jaki sposób przebiega działka, na której leży struga, w jaki sposób rzeczywiście rzeka przebiega i na różnych zakolach, coraz zakola się większe robią. Także co pewien czas, no tam staramy się jakoś monitorować drogi polskie, ażeby, przepraszam, Wody Polskie, ażeby jednak zająć się tą rzeką i zająć się regulacją. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze? Proszę bardzo. Proszę bardzo. Przewodniczący, Wysoka Rada, Szanowni Państwo, cieszymy się bardzo, że drogi powodowe już są w tak dobrym stanie i będą jeszcze lepsze. Natomiast jeszcze zapytam Pana Burmistrza o drogę powiatową również, która przebiega przez Tyczyn Lasek. Gdzie nie mamy na dzień dzisiejszy jeszcze chodników, tylko coś, co te chodniki imituje, jakie są plany na przyszłość. Proszę bardzo, Panie Burmistrzu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, przy drodze tej właśnie Tyczyn Lasek, Kielniarowa Królka i praktycznie aż do worku, bo to na dół schodzi, no została wykonana przebudowa w ubiegłym roku jeszcze
zakończona przez Zarząd Dróg Powiatowych, czyli Starostwo Powiatowe w Rzeszowie wykładało na to środki, mając dofinansowanie na drogi samorządowe, bo tam takie dofinansowanie było. Myśmy, jak Państwo pamiętali, no dokładali do tego ponad 900 tysięcy, także też gmina Tyczyn miała swój duży udział. Natomiast rzeczywiście zostały wykonane tylko pobocza, ze względu na to, że akurat w tamtym programie nie można było realizować chodników. Więc pobocza, które no w pewnym sensie są przygotowaniem pod chodnik. Ja złożyłem jeszcze przed, czyli w październiku, jeszcze zanim należało stworzyć projekt budżetu w powiecie, złożyłem pismo, jakie gmina Tyczyn widziałaby zadania, trzy zadania, czyli dokończenie mostu w Borku, starym mostu na klasztor, remont i rozbudowę budynku zespołu szkół, czyli naszego pałacu, a dokładnie tej oficyny, która jest, bo pałac jest bardzo ładnie odnawiony, a oficyna dalej jest zniszczona. I trzeci właśnie był o kontynuowanie przebudowy tej drogi ulica Lasek i Kielniarowa Królka poprzez ułożenie chodnika wzdłuż całej drogi, gdzie jest to przygotowane, tam aż do tego zjazdu w dół, tam te chodniki mogą się pojawić. Wcześniej oczywiście też była rozmowa ze starostą, ażeby no, ta inwestycja mogła w roku przyszłym tak samo być wykonana. Dziękuję panu burmistrzowi. Proszę bardzo. Czy są jeszcze uwagi? No to proszę bardzo, radny pan. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, ale odnośnie tego, co Pan Burmistrz mówił, to dwa tygodnie temu w nowinach ukazało się pismo dyrektora Wód Polskich, że jest przyznane już 17 milionów na regulację rzeki Strug na odcinku 8 km. I to Pan Bednarz, dyrektor, osobiście w wywiadzie. Więc gdyby to naprawdę ta inwestycja ruszyła, to wtedy okolica tutaj wyzwolenia powodzi by nie było, no bo koryto by było szerokie, równe, bez... Nie wiem, jaka właśnie ta relacja jest między tym, co powiedzmy wody tu do gminy odpisują, a w wywiadzie. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. To, co myśmy otrzymali, to była właśnie taka koncepcja, w jaki sposób będą prowadzone prace od końca strugu, czyli od miejsca, gdzie strug wpada do Wisłoka, aż tutaj do ulicy Wyzwolenia. I na Rzeszowie tam rzeczywiście różne umocnienia i tak dalej, natomiast tutaj było planowane tylko właśnie wyczyszczenie, czyli przecinka, wycinka tam za drzewień, natomiast nie było żadnych umocnień. Stąd nasz wniosek, ażeby to zostało przeciągnięte. Jeżeli takie środki, bo to w ten sposób różnie jest oczywiście, tak samo i w wywiadach ujęte, jeżeli są, to mam nadzieję, że będzie prowadzony przetarg i że to pozwoli na wydłużenie, powiedzmy, tego, co w tej chwili było przynajmniej w tej koncepcji planowane. Natomiast bez względu na to, czy strug będzie całkiem uregulowany, czy nie, ja uważam, że on jednak w pewnym momencie występuje ze swoich brzegów. Zresztą, gdy była kanalizacja budowana, to przecież już lata temu, bo to były lata 90. tu na terenie Tyczyna, to tam studzienki czy pompownia są wyniesione prawie 2 metry ponad poziom ziemi po prostu. Czyli już wtedy projektanci przewidywali, że taka woda tam się pojawia, że taka woda jest. Natomiast w tej chwili, w tej koncepcji, która została przedstawiona, to tam w ogóle takich przewidywań nie ma. Więc stąd oczywiście, jeżeli tylko będzie możliwość, żeby te środki były tu skierowane, to będziemy tam monitorować. Natomiast też i oddzielnie musimy zbadać, czy tylko regulacja strugu jest potrzebna, czy tam po prostu nie będzie zagrożenia bez względu na samą regulację, bez względu na to, czy regulacja będzie, czy nie będzie, bo tu jest problem tak samo. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan przewodniczący zarządu mieszkańców Kuczyna, kolega Jan Pora, przewodniczący. Proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu. Ja chciałbym również wyrazić swoje zadowolenie i podziękowanie za zrobiony porządek wokół ośrodka zdrowia. Po kilku latach zabiegów udało się wreszcie te drzewa usunąć i te samosiejki, które były na brzegu, które no, utrudniały nawet przemieszczanie się chodnikiem. Dlatego tu właśnie dzięki pani inspektor, pomocy pana burmistrza, no, wreszcie swój finał to osiągnęło. Myślę, że inaczej to wygląda przychodnia. Tak samo została postawiona już konstrukcja, że będzie zadaszenie przy wejściu do przychodni, bo wiadomo, no, czasy są takie, jakie są i nie wszyscy mieszkańcy, no, myślę, że są zadowoleni z pracy przychodni, z tego, znaczy pracy przychodni może nie, tylko że sposobu dostania się do przychodni, że dużo trzeba czasu spędzić przed przychodnią, żeby w ogóle wejść do budynku. I to zadaszenie jak najbardziej jest potrzebne. Postawione są nawet ławeczki, że można będzie spocząć. Przy tej okazji tak samo serdecznie dziękuję pani Ewelinie za dozór tych prac prowadzonych i dla jej pracowników, którzy naprawdę w sposób dobry, szybki, został uprzątnięty ten teren, bo zbliżał się sobota, niedziela, prawda, zostało wszystko wykonane, także serdecznie dziękuję. Natomiast jeżeli mówimy o Wodach Polskich, to tu chciałem jeszcze zapytać, jak wygląda sprawa regulacji potoku Hermanówka, bo ten potok Hermanówka no, wygląda tak, jak wygląda i przy troszeczkę większych wodach no, stwarza zagrożenie dla mieszkańców i miasta. Czy to też podlega już teraz pod Wody Polskie, czy dalej pod zarząd melioracji? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Krótko, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Podlega to rzeczywiście potok Hermanówka pod Wody Polskie, bo to już Wody Polskie przejęły jak gdyby, czy zmieniły nazwę, bo to co dawniej był zarząd melioracji urządzeń wodnych, to teraz to wszystko właśnie należy do zadań Wód Polskich. No, został przegląd robiony pewnych odcinków, zaproponowane tam pogłębienie od mostu czy przepustu, bo to jest duży przepust pod drogą wojewódzką, czyli tam z drugiej strony tej drogi, żeby pogłębić, żeby tam lepszy był spływ. Natomiast oczywiście są to wszystko no, działania, które nie, według mnie nie poskutkują tym, że jednak zagrożenie się zmniejszy, bo w tej chwili no, w ogóle sprawa rozwiązania i czyszczenia tych przepustów i przede wszystkim no, wycinki z brzegu, no i niestety trzeba też sobie powiedzieć, bo to nie tylko jest widoczne od nas, ale ludzie zgłaszają, że niestety wiele osób po prostu weszło z urządzeniami swoich działek, z jakimiś powiedzmy umocnieniami skarb, czy nawet z ogrodzeniami weszło na rzekę. I w tym momencie nawet no tak zobowiązałem się w związku z interwencjami właśnie mieszkańców, że napiszę do Wód Polskich, ażeby zostały sprawdzone właśnie te miejsca, gdzie osoby po prostu, no ja mówię, zawróciły rzekę po to, żeby poszerzyć nieco swoją działkę, a później to skutkuje wylewaniem. Także, no mówię, co pewien czas jest, czy była inspekcja, czy teraz ta odpowiedź na nasze tam też działania, czy będzie pogłębienie, ale tylko tamtej części. No natomiast będziemy cały czas dalej o tym mówić i dalej starać się, choć wiemy, że na pewno nie jest to łatwe, bo ani sił, ani środków Wody Polskie nie mają na tyle, żeby wszystkie sprawy załatwić od razu, bo patrząc u nas, no to właściwie i Strug, i Hermanówka też się nadaje całkowicie do umocnienia, do przebudowy jak gdyby w tym korycie, w jakim istnieć powinna. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania, uwagi? Jeśli nie ma, przechodzimy do wniosków zgłoszonych podczas sesji. Bardzo proszę, przewodniczący. Komisja wnioskowa powołana na sesję Rady Miejskiej w dniu 30 listopada 2020 w składzie Joanna Mroczka, Eugeniusz Malak i Ryszard Kaczor przyjęła jeden wniosek złożony przez radną Anitę Drążek, przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia. Wynik głosowania 11 za,
sprzeciwu nie było i wstrzymał, nikt się nie wstrzymał. Dziękuję bardzo komisji. Ten wniosek został przyjęty podczas głosowania. Tak. Dziękuję bardzo. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam 29. sesję Rady Miejskiej w Wyczynie. Proszę Państwa, jeszcze tylko sekundę Wasze uwagi. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za udział w uroczystości pożegnalnej mojej mamy. Dziękuję radnym, delegacji, koleżance Dytynie, koleżance Jadzie, koledze Grzegorzowi. Dziękuję zarządowi mieszkańców Tyczyna na czele z przewodniczącym kolegą Jankiem, panu burmistrzowi również z pracownikami urzędu oraz nie ma, ale prezesowi Ekostru również. Wszystkim serdecznie dziękuję, Bóg zachowuje.